Dzień dobry. Pozdrowienia w mroźnej północy. I tydzień temu rozmawialiśmy sobie, a właściwie opowiadałem wam mit na temat Fenrira oraz poświęcenia boga wojny Tyra. I zgodnie z obietnicą w tym tygodniu chciałbym się zająć tym, co z tej historii płynie i przede wszystkim w jaki sposób możemy z niej skorzystać jako współcześni ludzie, bo głęboko wierzę, że mitologia, tak naprawdę dowolna mitologia dowolnej kultury, to jest ponadczasowa mądrość, z której można korzystać niezależnie od tego, w jakich czasach użytkownik tej mitologii żyje i funkcjonuje. I tak samo jest w przypadku mitologii nordyckiej. Ona nauczyła mnie prawie że wszystkiego. Jeżeli chodzi o mindset, to budowanie odpowiedniego sposobu myślenia do osiągania celów, do tego, aby pisać tą swoją sagę w taki sposób, aby być z niej dumny i aby wygrać ten wewnętrzny konflikt i zacząć być skutecznym. Więc zajmijmy się tym, czego nas może nauczyć historia wilka Fenrira i boga wojny Tyra. I oczywiście nie jestem pierwszą osobą, która analizuje mity i stara się w nich znaleźć jakiś wartościowy morał czy naukę. I taką klasyczną interpretacją tego mitu, którą można znaleźć w wielu źródłach, zarówno w internecie, jak i w książkach, to jest analiza samej postaci Tyra. I tutaj warto było w ogóle powiedzieć co nieco na temat tego boga, bo podejrzewam, że większość z was boga Tyra kojarzy troszeczkę mniej niż na przykład właśnie Odyna czy Thora, czy też Lokiego, którzy również obecni są w tym micie. I dzieje się to prawdopodobnie z tego powodu, że w czasach tej epoki wikingów, tak zwanej, postać Tyra straciła trochę swoje znaczenie wobec tego, jak to wyglądało we wcześniejszych czasach wśród plemion germańskich. I jest to prawdopodobnie związane po prostu z tym, że zmieniła się trochę koncepcja prowadzenia walki i ci nasi tak zwani wikingowie raczej opierali się na zaskoczeniu, podstępie, brutalnej sile, szybkich, niespodziewanych atakach, zabraniu tego, co było cenne i odpłynięciu. I to bardziej reprezentuje nam energię Odyna i samego Thora. Natomiast Tyr, ten jego archetyp, który jest opisany w mitologii skandynawskiej, bardziej pasuje do tak zwanego regularnego wojska, które straciło raczej na znaczeniu, przynajmniej w tym rejonie, który nas tutaj na tym kanale interesuje. I z tego też powodu właśnie ta postać jest trochę mniej znana, ale jej historia jest również bardzo cenna, bo mamy tutaj, możemy ją porównać też w pewnym sensie do Odyna. Rozmawialiśmy już we wcześniejszych odcinkach na temat ofiary Odyna i czego ona nas uczy, także nie chciałbym teraz do tego tematu wracać. Możesz kliknąć tutaj na kartę, która się wyświetla u góry, która przekieruje cię do tego filmu, gdzie rozmawiamy o samym Odynie i jego ofiarze. Natomiast tutaj, w tym micie, mamy też do czynienia z ofiarą, bo Tyr ofiaruje swoją prawicę i warto zwrócić tutaj na uwagę, że ta ofiara ma trochę inny charakter, bo Odyn swoją ofiarę tak naprawdę motywował raczej pobudkami egoistycznymi. On ofiarował siebie samego sobie samemu po to, aby zdobyć wiedzę, aby zrozumieć, w jaki sposób działa świat, aby posiąść runy, aby nauczyć się magii runicznej i tak dalej. Natomiast Tyra tutaj kierowało w jego wyborach raczej dobro jego własnego plemienia, bo Tyr, pomimo że jego plemię złamało słowo, to on swojego słowa dotrzymał. Czyli to, gdzie jego plemię zachowało się nie w porządku, to Tyr skompensował. I możemy właśnie traktować tę ofiarę Tyra jako pewnego rodzaju wzorzec. Czyli jak należy postępować, kiedy da się słowo, kiedy złoży się przysięgę. I to znaczy, to nam pokazuje, co to znaczy tak naprawdę być osobą, na której można polegać. I uczy nas to też jeszcze jednej rzeczy. Świata nie jesteśmy w stanie zwojować sami i prędzej czy później dotrzemy do momentu, w którym będziemy potrzebowali więcej ludzi wokół nas. Niezależnie od tego, jaki mamy profil psychologiczny, ci ludzie prędzej czy później muszą się pojawić, jeżeli od życia chcemy czegoś więcej. Natomiast ludzie są ułomni. Podobnie jak nordyccy bogowie, nie są doskonali i zdarza im się zadziałać niechlubnie, zdarza im się zadziałać w taki sposób, że mogą tego potem żałować, czy zdarza im się po prostu zagrać nieczysto. I musimy to wiedzieć i rozumieć, że czasami takie sytuacje się zdarzają i ten właśnie wzorzec uczy nas, jak należy się zachować wobec plemienia, kiedy nie wszystko dzieje się
nie wiem, po tej jasnej stronie, o, można w ten sposób powiedzieć, bo po prostu takie rzeczy się zdarzają. To oczywiście nas nie uczy tego, że powinniśmy zawsze brać wszystko na siebie, ale raczej pokazuje nam ten wzorzec, że wewnątrz danej grupy, danego plemienia, danej grupy interesów, zespołu, który dąży do osiągnięcia pewnych celów, każdy powinien mieć na uwadze właśnie to, w jaki sposób działa tyr. Bo dzisiaj ty będziesz musiał czy musiała złożyć ofiarę w imię dobra plemienia, ale innego razu to tobie zdarzy się popełnić błąd, innego razu to ty nie dotrzymasz wszystkich swoich zasad, nie dotrzymasz wszystkich swoich przysiąg i kto inny zrobi to za ciebie, aby jakby integralność tego plemienia czy integralność twojej grupy pozostała nienaruszona. I w taki sposób można jak najbardziej patrzeć na ten mit. Natomiast ja uważam, że jest tutaj zawarta jeszcze jedna bardzo głęboka prawda, która uczy nas co nieco na temat tego, jak funkcjonuje ludzki umysł. Teraz możemy przejść do tego, co ja widzę w tym micie i co mi osobiście najbardziej pomogło, czytając tą historię, analizując ją w moich własnych doświadczeniach i w moich własnych wyborach. I to jest też wątek, który widziałem bardzo często wcześniej w swoim życiu, nad którym się dużo zastanawiałem i który dzisiaj obserwuję u wielu osób, z którymi na co dzień pracuję. Czyli mówimy tutaj o samospełniającej się przepowiedni, a idąc nawet dalej, o działaniu motywowanym lękiem. I ten mit doskonale nam pokazuje, w jaki sposób tego typu schemat się rodzi, w jaki sposób to działa od strony ludzkiego umysłu i pokazuje nam to, że efekty działania, które jest motywowany lękiem, niekoniecznie mogą być takie, jakie nam się wydają, że będą, czyli nie będą po prostu pożądanymi efektami. I teraz, żeby zrozumieć, co się w tym micie dzieje i czego on nas uczy, chciałbym jeszcze wskazać na początku na kilka elementów, które warto być świadomym, czy po prostu zauważyć, że one tutaj funkcjonują. I popatrzmy, jak to wszystko wygląda, bo cała historia zaczyna się od przepowiedni. Norny przepowiedziały Odynowi, że kiedy nadejdzie kres czasu, kres świata Ragnarok, to zginie on w paszczy wilka Fenrira. I od tego momentu działania Odyna są podporządkowane temu, aby uciec przed tą przepowiednią i aby zabezpieczyć się właśnie przed ewentualnością zginięcia z rąk, czy bardziej z łap, czy pyska Fenrira. I jak widzimy w samym micie, jak widzimy w mitologii nordyckiej, niestety nie udaje się tego zrobić, bo kiedy nastaje Ragnarok, to przepowiednia się spełnia. I można tutaj się zastanowić nad kilkoma rzeczami, między innymi można się zastanowić nad tym, dlaczego, kiedy Odyn dowiedział się, że ta przepowiednia, dowiedział się o tej przepowiedni, dlaczego po prostu wilka Fenrira nie zgładził. Jest tak prawdopodobnie dlatego, bo Odyn i Loki, czyli ojciec Fenrira, byli braćmi krwi. Jakby tutaj źródła nie podają bezpośrednio konkretnej sytuacji, konkretnego momentu, w którym doszłoby do takiej przysięgi i wymiany krwi pomiędzy nimi. Natomiast jest pewna sugestia w jednej z pieśni Eddy Poetyckiej, czyli Loka Senna, w której to Loki przypomina Odynowi, że są braćmi krwi, że do takiej przysięgi kiedyś doszło. I można tutaj wnioskować, że Odyn po prostu przez tę przysięgę nie mógł zgładzić wilka, więc starał się poradzić sobie z tą przepowiednią w inny sposób, czyli umieszczając tego wilka w niewoli za pomocą naszego podstępu. I tak jak wspominałem, dzieje się dokładnie tak, jak zadziało się w przepowiedni. I to nam mówi o pewnej bardzo ważnej prawdzie, czyli takiej, że kiedy właśnie nasze działania motywuje lęk, to najczęściej jest tak, że przyciągamy do siebie to, czego się lękamy, czyli przyciągamy właśnie efekt odwrotny do tego, który chcemy uzyskać. Należy zwrócić uwagę na to, że to właśnie działania bogów, działania samego Odyna sprawiły,
że wilk Fenrir poprzysiągł mu zemstę i obiecał mu to, że w czasie Ragnarok go dorwie. Nie mamy pojęcia, czy gdyby wilk nie został spętany magicznymi więzami, to czy również miałby faktycznie takie zamiary. Ja w tej historii widzę też jedną ważną rzecz, że Fenrir rośnie taki ogromny, rośnie taki wielki, ponieważ właśnie karmi się tymi lękami. I to dokładnie możemy odnieść do wielu sytuacji w naszym życiu. Kiedy zaczynamy obawiać się pewnych spraw i te sprawy zaczynają rosnąć naprawdę ogromne, przez to, że cały czas pogłębiamy ten lęk różnego rodzaju wyobrażeniami na ten temat, co może się wydarzyć, co może nie pójść nie tak, w jaki sposób, jakie rzeczy mogą się wydarzyć, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć i tak dalej, i tak dalej. I wtedy z pozoru nawet błahe sytuacje urastają do rangi niesamowitego problemu i bardzo często potem ten stres, ten lęk, to napięcie wprowadza się do tego, że nie dajemy sobie rady z tym wyzwaniem, które patrząc z boku wcale nie było takie straszne. W tym momencie możemy porozmawiać o tym, jak to działa technicznie, bo ta obawa Odyna, że zostanie zabity przez Fenrira, jest niczym innym jak tak naprawdę przekonaniem. Przekonań każdy z nas ma mnóstwo, jedne są budujące, drugie przeszkadzają tak naprawdę w osiąganiu różnego rodzaju celów. I przekonania to jest obraz takiego naszego wewnętrznego świata, takiego subiektywnego modelu, który każdy ma w swoim myśle i przez pryzmat tego modelu postrzega cały wewnętrzny świat. I teraz, w jaki sposób rodzą się przekonania? Przekonania wynikają z przeszłych doświadczeń danej osoby, a właściwie z subiektywnego rozumienia tych przeszłych doświadczeń. Mówiłem też już o tym temacie w poprzednich filmach, także też gorąco Cię zachęcam do tego, aby przewinąć potem parę filmów do tyłu i posłuchać o tym, o czym już tutaj rozmawialiśmy, żeby dwa razy nie powtarzać. Ale dzieje się w tym micie jedna bardzo ważna rzecz, bo różnego rodzaju przekonania do naszego umysłu podświadomego wprowadzają przede wszystkim dwa czynniki. Czyli kiedy mamy do czynienia z autorytetem i kiedy mamy do czynienia z silnymi, mocnymi emocjami. Zarówno emocjami pozytywnymi, jak i emocjami negatywnymi. I w przypadku Odyna mamy do czynienia właśnie z połączeniem tych dwóch czynników. Bo nawet dla Boga, dla Odyna, Norny musiały być autorytetem, bo to one tkają nici przeznaczenia i to one mają wiedzę na temat tego, co było, co jest i co winno się stać wobec tego, co już się stało. To jest też oczywiście wątek na osobny film, jednak warto tutaj zauważyć, że trzecia Norna nie ma dokładnej wiedzy na temat tego, co dokładnie się stanie. To nie jest zapisane jakby w skale, natomiast ona wie o tym, co wydarzy się, biorąc pod uwagę to wszystko, co już się wydarzyło. Ten los można zmieniać, można naginać, ale rozwiniemy sobie to innym razem. W każdym razie Odyn traktuje Nornę jak autorytet, dodatkowo pojawiają się silne emocje, bo dotyczy to jego życia lub śmierci i tym samym wpada przekonanie do umysłu podświadomego, a to, co wpadnie do umysłu podświadomego, to, co przekroczy tą bramkę umysłu analitycznego, jest już traktowane jako prawdziwe i konstruuje w naszym umyśle model rzeczywistości i też, co za tym idzie, model działania, który nasz umysł wierzy, że będzie najlepszy, aby zapewnić nam przetrwanie. I tutaj zaczyna się dziać najważniejsza rzecz. Należy pamiętać o tym, że umysł nie jest zaprojektowany do tego, aby zapewniać nam szczęście, abyśmy się, nie wiem, rozwijali, realizowali, osiągali kolejne cele, tylko umysł jest zaprojektowany po to, aby zapewnić nam przeżycie. Czyli mamy tutaj do czynienia z pewną częścią wręcz naszego umysłu, która jest systemem obronnym. To jest część totalnie automatyczna, która ma zaprogramowane różnego rodzaju reakcje, schematy postępowania, emocje w konkretnych sytuacjach i po prostu odtwarza nam program. Pojawia się bodziec, pojawia się zaprogramowana reakcja wynikająca z przeszłego warunkowania. I teraz z racji tego, że to wszystko funkcjonuje po to, aby zapewnić nam przeżycie, to są różnego rodzaju też systemy, które chronią ten model i starają się zachować jego integralność, tak aby on co chwila nie był zmieniany, aby
umysł, aby nasze działania trzymały się tego modelu, który już został sprawdzony. Bo skoro do tej pory żyjesz, to jest to wystarczające, co robisz, żeby przeżyć. I teraz nasz umysł aktywnie szuka potwierdzenia dla swoich przekonań. Bo zobacz, jeżeli moje przekonania, mój model funkcjonowania, mój model patrzenia na rzeczywistość jest poprawny, to ja wiem, czego się spodziewać i wiem, jak sobie radzić z tym, co w moim modelu jest możliwe, co może się mi przytrafić i co może się wydarzyć. Więc umysł właśnie działa w ten sposób, aby odnaleźć potwierdzenie dla swoich przekonań i tutaj zarówno działa to na poziomie percepcji, czyli percepcja wyłapuje z otoczenia potwierdzenie dla moich przekonań. Jednocześnie działa to też od tej strony, że moje różnego rodzaju emocje, to co czuję w środku, to co zarządza czy podpowiada mi w jaki sposób mam się zachować, jakie decyzje mam podjąć, jest właśnie sterowane pod kątem tego, aby znaleźć potwierdzenie dla swoich przekonań. I dokładnie to pokazuje nam historia Tyra, jego poświęcenia, a właściwie wątek Odyna w tej historii. Bo cały ten podstęp, całe to pętanie, wszystko to, co się wydarzyło, aby uchronić się przed gniewem Fenrira, spowodowało właśnie to, że ten gniew się odpalił i że padła ta przysięga, że Fenrir dopadnie Odyna. I działa to z tego inaczej. Można z pewnego poziomu patrząc, pomyśleć, że jest to trochę nielogiczne, bo koniec końców to nas doprowadziło do sytuacji, w której Odyn zakończył swoje istnienie. I tutaj się pojawia jeszcze jeden problem, że podświadomość nie rozumie upływu czasu, podświadomość chce zapewnienia przeżycia tu i teraz, nie myśli długofalowo, nie myśli nad konsekwencjami swoich wyborów oraz podświadomość nie do końca rozumie rozróżnienie pomiędzy tym, co jest dobre, a co złe. Tutaj chodzi tylko o to, aby spełniać cały czas swój model, nie oceniając tego i nie wybiegając za bardzo do przodu, nie przewidując, co może się wydarzyć. Od tego mamy naszą część świadomą, część analityczną, która może faktycznie to wszystko przeanalizować. I tu właśnie bardzo często pojawia się ten rozjazd pomiędzy tym, co czuję, jak się czuję i co mi się chce lub czego mi się nie chce robić, a tym, czego świadomie chcę. Czyli system obronny robi jedno, bo został w pewien sposób uwarunkowany, a ta część świadoma, która mówi ja jestem, jest świadoma tego, że jest, myśli coś innego i ma inne cele. I tak właśnie działa samospełniająca się przepowiednia. Przekładając to na nasze czasy, można przykładowo zająć się przekonaniem dotyczącym tego, że na przykład pieniędzy, bo to jest bardzo częsty temat, czyli na przykład pieniądze są złe, albo żeby mieć pieniądze, trzeba pracować najwięcej ze wszystkich, albo pieniądze są, nie wiem, domeną oszustów i złych ludzi. Nasza podświadomość, kiedy nauczy się takiego przekonania, kiedy zbuduje tego typu model, przez całe nasze życie będzie próbować znaleźć dla tego modelu potwierdzenie. Więc jeżeli pieniądze wiążą się z ciężką pracą, to będę potrafił je zarabiać tylko naprawdę ciężko pracując. Jeżeli pieniądze są domeną złych ludzi, oszustów i wyzyskiwaczy, wszędzie będę widzieć, że faktycznie tacy ludzie mają pieniądze. Dodatkowo, jeżeli sam nie uważam się za osobę złą, nigdy tych pieniędzy nie zdobędę, bo przecież podświadomość nie pozwoli mi się stać tym, czym nie chcę się stać. Jeżeli mam przekonanie na temat tego, że osiąganie pewnych rzeczy jest trudne, jest poza moim zasięgiem, bo jestem niedostatecznie dobry, to moja podświadomość będzie szukać potwierdzenia i na przykład pojawi się w moim życiu różnego rodzaju prokrastynacja, odkładanie spraw na ostatnią chwilę, zapominanie, lenistwo itd., itd. Dzięki temu potwierdza się model. Jeżeli mam w sobie lęk przed tym, aby na przykład wystąpić przed szerszą publicznością, aby odpalić swój kanał na jakiejkolwiek platformie i pokazać światu to, co robię, i boję się tego, że zostanę oceniony, że zostanę wyśmiany, to prawdopodobnie stworzę tego typu materiały, w taki sposób się będę pokazywać i przyciągnę do siebie takich ludzi, którzy potwierdzą ten model i pomimo moich ogromnych chęci do tego, aby jednak robić coś więcej w życiu, to dostanę potwierdzenie tego,
że jednak to jest nie dla mnie. I właśnie tego uczy nas historia Odyna w przypadku mitu o Fenrirze. I co za tym idzie, właśnie tego typu wnioski z mitologii sprawiły, że tak mocno zająłem się umysłem podświadomym i dzisiaj już wiem, że podstawą do jakiegokolwiek skutecznego działania jest przede wszystkim rozpracowanie wszystkich swoich lęków, wszystkich swoich przekonań negatywnych na temat świata czy na temat siebie, bo to są tematy, które najczęściej tylko i wyłącznie utrudniają bycie skutecznym, utrudniają osiąganie swoich celów i potrafią naprawdę utruć życie. Więc jeżeli na poważnie myślisz o tym, aby działać, iść do przodu, zainteresuj się tematem podświadomości. To jest niesamowity temat i daje też niesamowite możliwości i daje niesamowite, skuteczne przede wszystkim narzędzia do tego, aby rozpracowywać swoje lęki, przekonania. Bo z praktyki mogę się z Tobą podzielić, że najczęściej różnego rodzaju lęki i przekonania, z którymi trafiają do mnie ludzie, nie mają nic wspólnego z nimi samymi. To są bardzo często rzeczy, w które uwierzyli na przykład przez sytuacje, na które nie mieli wpływu lub którym nie byli w stanie sprostać jako dzieci nikt im po prostu nigdy tego nie wytłumaczył w taki sposób, w jaki tego potrzebowali, a tym samym uwierzyli na którymś etapie życia, że czegoś im brakuje, że świat jest wrogim, złym miejscem, że nie znajdą nigdzie akceptacji i tak dalej, i tak dalej. Więc dziękuję Ci za uwagę. Mam nadzieję, że ten film, te wnioski pozwolą Ci spojrzeć na siebie, swoje przekonania, swoje lęki pod trochę innym kątem. I jeżeli Ci się podobało, jeżeli uważasz, że ten materiał jest dla Ciebie wartościowy, będę wdzięczny za komentarz, daj znać, co o tym myślisz, za łapkę, dzwoneczek, subskrypcję i do zobaczenia w kolejnych materiałach.